Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze They Are Billions. No to na początek małe zbliżenie, by grało nam się lepiej. No i trochę szczęścia tutaj też tej okolicy poszukamy, ponieważ dr Gabriel zastanawia się, kiedy wyczerpiemy nasze zapasy szczęścia. Ja mam nadzieję, że zapasy są niewyczerpywalne, kopalnie level 3 pracują pełną parą, ale jak to mówią, w życiu trzeba szczęściu pomóc, a co nam tu lepiej by mogło pomóc niż kamienne mury z każdej strony, tak? Chyba nic, to tu jest zepsute, naprawimy. Dobra, naprawimy to jak w piosence. Murów przydałoby się trochę więcej, ale niestety tutaj mamy małe problemy, żeby cokolwiek dobudować, więc to zostawimy. No proszę, takie rzeczy lubią się mścić na nas, szczególnie takie przejścia jak tu. Dobra, jest trochę bezpiecznie, zobaczymy. Nie chcę wydać całego kamienia, bo jest tu też parę komentarzy, które warto by było wprowadzić w życie. Szurnięty mędrzec podpowiada, że no nieco inaczej można było całe to rozstawienie banku, marketu w stosunku do domów rozlokować, ustawić korzystnie. No teraz nam się nie opłaca kasować, bo to są jednak surowce, które warto mieć, ale postaram się coś zrobić z tym problemem, na przykład kasując te namioty. Pyk, nie oszalałem, nie, bez obaw. I przestawiając je trochę dalej, tak po prostu liczyłem kratki, czy to rzeczywiście ma szansę zadziałać, ale ma. Mamy dwa namioty więcej. Jakoś, no nie jest nadal idealnie, ale na pewno dużo lepiej, trochę więcej tych podatków też wyciągniemy. Wow, minus 10 rąk do pracy, no dobra, to nic więcej nie postawimy. Zresztą będąc jeszcze przy namiotach, Zbyszek podpowiada, że możemy zaznaczyć je z kontrolą, wtedy są wszystkie zaznaczone. Zresztą podobnie działa podwójny klik, o proszę bardzo. No i tak można ulepszać szybko rzeczy. Jest tylko jeden problem, że w pierwszej kolejności chciałem ulepszyć struktury, które są blisko marketu i banku, dlatego tak klikam je pojedyncze, ewentualnie z shiftem. A niech będzie, tak, chociaż to już na przyszłość przyda nam się. Jeszcze zaglądając do komentarzy, Dominik, znacznik fali tak ostatnio nas tutaj atakowała, pokazuje jej środek, więc może dojść do śmiesznej sytuacji, że na przykład ta głowa na minimapie będzie przechodziła przez jezioro, a tak naprawdę po prostu fala nadejdzie stąd i stąd, dwie naraz. Z tym też się spotykaliśmy, a jak jesteśmy z tej strony, niepewne strony, właśnie, różne rzeczy możemy też zaznaczyć, czy różne struktury przeciągając w ten sposób. Co prawda nie wiem, na jakiej zasadzie to przyjmuje priorytet, że raz w pierwszej kolejności zaznacza drewno. No na pewno jednostki mają priorytet, jeżeli chodzi o zaznaczanie, ale czasem zaznaczy drewno, czasem kamienny mur, no i takie. Niech będzie w ten sposób rozwiązane. Piotr też podpowiada, żeby nie żałować balist, szczególnie w miejscach, gdzie nas tak ostro atakują. Tak, ale trzeba mieć ręce do pracy i to jest naprawdę fajna opcja, a ja tu widzę jeszcze jedną rzecz, jak będziemy mieli ręce. Ręce mamy, tak? Tylko chodzi tutaj o ręce do pracy. Że można by było wrzucić tutaj jeszcze jedną kopalnię żelaza. Wydaje się po co, skoro tego żelaza nam nie potrzeba, ale ono w handlu 20 sztuk złota, a tutaj będzie z 5, 6, może 7. Ciężko powiedzieć, jeszcze nie możemy budować więcej. Na pewno tutaj coś się zbierze tego. West! No tak, my się tam północą zajęliśmy. A my tutaj mamy problemy niestety też jeszcze. Jak tam ręce do pracy? Balistę nam podrzućcie. Oj, balistę. No i właśnie, jakby sprzedać żelazo, załóżmy 5 sztuk, no to jest zawsze 20 zł co kolejne wykopanie, co jest całkiem fajną stawką. Więc czemu by nie? A nawet w momencie, jak nam się przyda, to już będzie też coś więcej z tego. Dobra, kamień, czy nam kamień jest potrzebny do balisty? Energia. A, energia, dobra. Szczęście całe, że powstała. No lepszego miejsca nie będzie chyba niż tu. No dobra, tyk, tyk. Tyk, tyk, jak my z kamieniem wyglądamy? Marnie. Marnie, a gdzie są nasze tu koleżanki już zatrzymałe? Problemy, jak kopalnia? W sumie tu by się zmieściła jeszcze jedna kopalnia. No czekamy na odrobinę kamienia. Zamkniemy tutaj przejście przede wszystkim też na przyszłość. Bo fajnie można iść tam dalej, wspierać tu, ale o. A, brakuje surowców, dobra. Też moment, już fala idzie, ale ona jakby... Jakby West był tak naprawdę na północy. Czy to tu do nas nie chce podejść? Kamień, chodź. Chodź, na wszelki wypadek, no właśnie, to tak jakby napierali na te strony, na te mury. Tu i tak miała powstać prędzej czy później balista, więc niech powstanie już teraz. Gorzej jak tu, ale tu gdzieś mieliśmy naprawdę sporo snajperów z tego co pamiętam. Tutaj jest ekipa.
Jeden niech zostanie, pilnuje tych murów, bo to jednak musi być jakaś ochrona. Tu mamy łączniczki, tę ekipę podeślemy tutaj. Nas będzie stać na jeszcze jedną balistę, dobrze, bo mi zamknięte te przejście, nim nadejdzie cokolwiek do nas, co strasznego. Tyk, 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 i koniec. A jak z balistą? Jest balista, dobra. Się zastanawiam, czy nie przestawić tu, to przynajmniej te mury z tamtej strony będą, a tu i tak, co ma trafić, to trafi. Chyba tak nawet zrobimy. Znów wchodzimy na pole, niestety to nam ograniczy nieco jedzenie, ale z drugiej strony jakby nas atakowali, czy to tu, no to mamy fajnie przygotowaną obronę. A tutaj widać, też się dzieje coś niedobrego dość często. Czy to zostało? Nie, to nie zostało ulepszone, to zostanie ulepszone. Czy my wymyśliliśmy kolce? Chyba też jeszcze takich bajerów nie ma. O, defenses, fences. Tu my musimy też... Nie, nie jest jeszcze tak źle. Ja bym w ogóle wysłał ich na patrole takie wzdłuż murów. Tutaj warto by było też... O właśnie, ty idziesz tu, a ty chodzisz tu. To też szurnięty męczec podpowiada, że no potrójne mury nie możemy postawić bramy, ale mają za to inną zaletę. Rzeczywiście, to chyba idzie tu o górę, albo ten znaczek nas oszukuje. Mają inną zaletę. A mianowicie taka, a gdzie są snajperzy? A idą dopiero. A mianowicie taka, że można trzy mury aż postawić. No i proszę bardzo, tu nas zaatakowali. Łobuzy. Wow. Całkiem pokaźna fala, to nawet nieźle wygląda. Ale podoba mi się, że już północ mamy praktycznie całą obstawioną, jeszcze to wszystko pozmieniać w kamień. Nie, nie jest źle. Nie jest tak źle. Breakthrough i tak dalej. O, my możemy w takim razie, skoro takie rzeczy tutaj dochodzą, to spokojnie, a niech sobie czas leci, ulepszyć. A ja zobaczę patent z kopalnią, czy rzeczywiście tu nam by się nie udało, workerów brakuje. Trzeba więcej domów, nie można. A, food brakuje, no i tak, zawsze coś, zawsze pod górkę. Food, no coś musimy stąd wycisnąć, 36, ale nie możemy wybudować, też nie możemy, tu możemy jest 30. No chociaż 30, jak na farmę to jest bardzo mało. Ale no, no taka mapa, że jedzenia tu specjalnie nie ma. Tu coś jest, ale... Zobaczymy, myślę, że skoczymy na te południowe tereny, tu się dużo domów mogło zmieścić, kopalnie. Szkoda, że za pieniądze nie można kupić jako tako właśnie jedzenia, no ale z drugiej strony to by było dość ryzykowne zagranie. Dobra, nieistotne. Istotne jest to, żeby tu balista powstała. Będą mieli przejście, będą mieli przejście. W gruncie rzeczy to chyba... No to jeszcze kopalnia kamienia by się też trafiła, a workerów, jak zawsze... Jedzenia brakuje, no to dobra, czekamy na to. No problem rozwiązany, ja bym w ogóle zabrał tę ekipę, jak już balista stoi. Wyjdziemy sobie tu na południe, taki jest plan na dzisiaj. Pozwiedzać te regiony, coś tutaj spróbować podbić. Spoko, będzie balista, będzie spoko. Tutaj to będzie trzeba też odbudować, lada moment. Przestaję w ogóle na ten zasięg. Czy my mamy jeszcze jakiegoś snajpera? O, tego snajpera bym sobie pożyczył. Tego bym pożyczył, jak balista jest to już zupełnie tu niepotrzebny. No, te koleżanki, jedna biega już to na przyszpiegi. Tam może tu stać, no i pięknie, wszystko wynaleźli, o! No to tak, na pewno tutaj. Ten budynek tu już więcej nie ma, chociaż te radary są kuszące, żeby zobaczyć, jak wygląda okolica, takie podglądacze, te sprawy. Tyk, 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 tyk. Dopóki pamiętam, zmienimy to też oczywiście na kamienne mury. No klikając... O, coś... A coś... Nie, no właśnie, klikając dwa razy, to niestety wygląda to w ten sposób, że zaznaczają się wszystkie mury w bazie, nawet te na południu, co nie do końca jest nam na rękę, czy zgodne z naszym tu pomysłem. Dobra, załatwione jest. O właśnie, a ta kopalnia tutaj jeszcze będzie podkręcona. Jedzenie mamy, mamy już jedzenie, no to od razu lecimy też. To jest blisko banku, to dobrze jakby rozwinąć te struktury. I czego tym razem brakuje? Golda. No, ale to gold to jest najłatwiejsze do zdobycia. Fajna ekipa. Jeszcze jak tutaj to dojdzie, ten snajper, to na dobrą sprawę, nie posuwaj go. Na dobrą sprawę będziemy mieli naprawdę już taką, paczkę, którą można wysłać. Na przetrzesanie tego terenu, oczyszczenie z problemów. Wow, tu nawet chyba jakieś góry albo woda są, zaraz zobaczymy. Więc może nawet nieźle byłoby tu gdzieś się... A to co to jest? Major? A, tu mamy podgląd na naszych burmistrzów, czyli 600 obywateli i będziemy mieli nowego gościa. Ciekawe co tym razem. Uwielbiam tę wizję, bo to jest taki opening jakby z tymi burmistrzami. No dobra, idziemy wystrzelić trochę tutaj tę okolicę.
i zobaczymy, jak to wygląda. Burmistrz, widzę, że z prądem będzie lada moment problem. Chyba zdecydujemy się, nie lubię tej elektrowni, ale jakby mamy ten budynek do najlepszych ulepszeń czy wynalazków postawić, to tu ten prąd będzie potrzebny. Nie lubię, bo on zabiera nam kamień, który jest no, niezwykle istotny podczas całej tej podróży. Po tych martwych krainach, no ale... Tyk, tyk, jest wszystko, jeżeli chodzi o złoto. Więcej nie ulepszymy, bo nie ma złota, tak? Okej, tak to tu sobie działa. Nie podoba mi się, że oni tak się rozeszli. Może chętniej bym te mury tutaj odsłonił. Chociaż z drugiej strony tutaj też by było dobrze, żeby sobie zabudować. Jest, chyba jest woda. Dobra, przeczesać to. Jakoś się dogadajcie. No trzeba ich pilnować podczas tego ruchu, ale myślę, że będzie to jakoś tu dograne. Powoli możemy ulepszać też te budynki. Mamy dużo kamienia, więc o, tylko energii nam brakuje do szczęścia. Spoko, to jeszcze zmieścimy trochę tej zwykłej energii. No niestety, to tak, takie jest wciskanie już na siłę, ale... ale da radę. Ten budynek do tych ostatecznych wynalazków też nam się przyda w tym celu, żeby móc farmę ulepszyć. To jest również bardzo istotna sprawa. A nic innego nas nie interesuje, bo nie mamy złota. Tak myślałem, że może jakieś jednostki albo coś zamówić, tutaj zrobić, przygotować. Tak niepewne, ale tu fajnie to wygląda. Dobra, to my sobie już od razu podejdziemy. Jakie tu będą piękne kopalnie. A, nie, nie starczy surowców. Ja bym wolał, żeby ta ekipa szła tu razem, jeżeli idą nawet na południe. To tak, żeby się nie rozchodzili, może ich zrobimy tak. Daj. Daj, daj. Daj się pobawić. O, jak blisko podchodzą łobuzy. Nie podoba mi się ta sytuacja. W ogóle to ja bym wolał, żeby snajperzy byli z przodu. Mhm. Ponieważ to... oni najszybciej wtedy będą reagować na różne tam problemy typu żygacze, rude koleżanki, które no... oj. Tańczą jak szalone, robią takie zamieszanie, że szkoda gadać. Fut 16, kurczę. Fut 15. Dobra, weźmiemy 15, bo jakoś trzeba się tutaj murem odgrodzić. Idealnie po skosie, jak to wyjdzie. Jak wymierzone. I chętnie ustawiłbym w tym miejscu balistę, tak żeby zarówno chronić przejście, strukturę, jak i ten tutaj, ten pylon, czy jakkolwiek to nazwać. Tak, tu już mamy balistę, jak ktoś podejdzie. Ty... podejść, bronić. Tu w ogóle dwie stoją chyba. Ja wszystko chroniłbym tego miejsca. Okej, co tutaj słychać? My pójdziemy w takim razie w kierunku rozbudowy tej o, idzie ruda. No właśnie, to jest miło. Ale robi się naprawdę... wow, moment. Ktoś je opluł. Te ranne chętnie bym przesunął. Tylko teraz tak, ich nie ma za bardzo jak przez... zobaczmy, czy nie ma więcej... one dość szybko, oho, dość szybko mogą zginąć. Idzie kolejny żygacz. Jeżeli on by znów je opluł. Okej. Dobra, został zlikwidowany. Tak, ustawimy. Okej, snajperzy całkiem... jaka tu jest... tylko moment, jeżeli my ich tu atakujemy, to to... okej, może zwiastować atak z innej strony, ale na szczęście tak źle się nie stało. Tutaj balisty są w drodze, tutaj też... aha. Inne problemy. Z drugiej strony nadchodzą te z tyłu, warto by było jeszcze. O, dzień dobry. Knak, knak. Ale no nam nie weszło. Ale nie weszło. Żelazo 80. To jest bez sensu, bo nawet jak to nam przerobią na złoto, to jest tyle co nic. No, technologia... tych tam metalowych kolców też praktycznie z tego nie korzystamy. Przy ostatniej fali może to też jest złoto. Czyli tak złoto, złoto, ale to jest takie nawet niecałe 1000 i tu i tu. Janet Mims. No chodź, no chodź dziewczyno. Strasznie niefartownie, tak? Tak, tutaj dużo rzeczy widzę. Ten teren jest całkiem fajny, bo możemy się spróbować nieźle odgrodzić. Tak, no, no Major to nie, nie. No. My takich nie lubimy, to nie z tych, co poszukujemy, ale za to przypomniałem sobie, że za jedzeniem możemy się rozejrzeć na tych terenach, mam nadzieję. Wiecie, rzeczy ta balista mogła nad wodą stać, byłoby też bezpieczniej. Fut 14. Niech będzie i fut 14. Starałem się, czy tutaj jeszcze jednej balisty nie dostawić może. Łatwiej by było się wybronić.
Znaczy my tu będziemy to zamykać. Tak kawałek dalej, jak to powstanie, to kawałek dalej się przesunąć, żygacz nie wypluł nic. Oho, ale są jeszcze takie właśnie zagrożone jak ta koleżanka. Iść tutaj do tyłu, po co tracić bezsensownie jednostkę. Się wyleczy, z tyłu będzie bronić plecy. Też jest całkiem... O, ale tu się plujów pojawiło. No przydałoby się chyba więcej snajperów na tę akcję. Ale tutaj idzie, nie wiem czy na dole nie będzie kolejnego osiedla, co by było dla nas trochę niefajną wiadomością. Kolejna ruda i to wcale nie ruda żelaza, kolejny pluj, dobra, jakoś sobie radzą. No taka ekipa powiedziałbym na styk, ale nie ma co się im przeglądać, bo stracimy czas na to, a to są ważniejsze rzeczy jak chociażby podatki w naszym państwie. Pyk, trzy domy. I czego to znowu brak jedzenia? Nie. Nie wiem dlaczego nieraz nam nie pozwalają więcej kliknąć. No dobra, ale coś się stało. Food, no i oczywiście, jedzenia brakuje. Nad foodem już pracujemy. Tu ktoś chyba nam się próbował przebić. To jest dziwna sprawa. Kurczę, no balista im by się przydała jako wsparcie, ale cóż zrobić? Cóż zrobić? Gdzieś te okno na świat warto by było też otworzyć. Poczekajmy jeszcze chwilę. Patrzę, ewentualnie jednostki. Z bazy coś podesłać. Możemy snajperów stworzyć. To prawda, oni chyba też właśnie food biorą i to jest dość duży problem, no ale cóż, nic lepszego nie wymyślimy. Mamy za to bardzo dużo energii, tak? Energią się nie najemy, no ale coś tam zawsze będzie. Niech tych workerów tam nam zrobią. Ile tego tu jeszcze będzie biegało? Tu pluja, dobra, zniszczyli. Ja chyba bym jednak przysłał tego snajpera, gdzieś tutaj był jeden. Najwyżej wymienimy go na koleżankę tutaj. Albo jak coś się będzie działo, to nas poinformują. Oj! Właśnie, najgorszy jest ten dźwięk, że coś wypluł. Coś mu tam się ulało, coś się mu udało. Dobra. Snajperzy też robią większy hałas oczywiście, co nam czasem nie jest na rękę, no ale... Cóż, nie ma wyboru. Dobra, idzie ruda. Idzie kolejna fala. Strasznie ciężko oczyszczać te tereny. Nie ukrywam, że jednak wcześniej było łatwiej, tak? Przyzwyczaili nas do czegoś innego, no ale... Balista. Tak jakby tu z przodu się udało. O, tu już taka się sensowna robi, tylko musielibyśmy przesunąć nasze wojska nieco dalej. New task, macie przejść tu, ale nie popychać. Breakthrough. Snajper może też przy tym stanąć tutaj, o, strzelać do nich wszystkich. Pyk, 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 pyk. Dobrze, że mają jakieś te priorytety, które tam... Które zombiaki są większym zagrożeniem, które mniejszym. Mam nadzieję, dobra. Znów to zrobię. Znaczy znów to robię, że się blokuje oglądając ich. A my musimy tutaj budować. A my musimy budować. Dobra, mamy ręce do bazy, do pracy. Ta balista. No może niech tu powstanie, ona droga nie jest, a nam brakuje jednak tego wsparcia. Najwyżej później przesuniemy, dostawimy drugą. To powinno nam przyspieszyć całą robotę, bo ile można tutaj stać nad tym. Centrum żołnierzy nie do końca, ale centrum... A, 20 workerów trzeba. To czekamy na to. Mamy już nadwyżki złota takie, że warto by było to wykorzystać. Ja tylko sobie przypomniałem. O, aż 6. O, 7 tutaj by... Ale nie, bo nie współpracowałyby ze sobą. Tu jest kamień, ale... Chodzą sobie w paradę. Nie wiem dlaczego. No nie powinny, no ale wchodzą. O! A tu co za towarzystwo? Pięknie, znowu... Znowu by było przegapione. Ten kamień tam można zdobyć. Ty, snajperze, chodź tutaj. Patrzę, co tu się dzieje. Ta ekipa może też tutaj przejść, bo w gruncie rzeczy... Tyle. No i czekamy na balistę. Jak ona powstanie, to już powinno być bezpieczniej w tej okolicy. Nie lubię, jak tak stoją w grupie, bo jak się pojawiają, później pluje, to właśnie to są problemy. Z takimi, ale no tak, jak widać, te 30... Okej, to wiemy. Te 30 to jest taki plan minimum. Jakie to się nerwowe i szybkie zrobiło przy okazji. Proszę bardzo, nie ma takiego. Breakthrough, jak nasza jest balista, powoli powstaje i już tyle, co będą mieli do powiedzenia. Przyjmiemy te tereny, będzie też na pewno dużo milej, możemy od razu kolejne miejsca w tę stronę rozwijać. To, że jest 38 dzień, a my jesteśmy strasznie w plecy ze wszystkim. Dobra, tu niech pilnuje, tu i ty pilnujesz tutaj. Tak chyba musimy z tym sobie jakoś radzić. Przy okazji to już spokojnie kopalnia by mogła powstać.
A zawsze nadwyżki są zmieniane na o, na pieniądze. Tu w ogóle niebawem bym widział idealnie te podkręcacze produkcji, tak to kolokwialnie je nazywając. Kolce. No a co nam kolce? No może przed następną falą. Bardziej kamienny mur nam się przyda, to już można tutaj też... Widzę, że drewna tak trochę jakby brakowało. Pyk. Jest. Z tym murem nie wiem, czego nie będziemy przesuwać. Zresztą jakby tu udało się coś zabudować, to może też to lepiej rozwiążemy. No panowie. Jak będzie balista, no to w sumie już możemy chyba dobudować. Tu widzę w ogóle fajne przejście w tym lesie. I tutaj też. I tutaj też już zamkniemy. Z jednej, z drugiej strony te przejście i będzie dobrze. Tak, ekipa idzie kawałek do przodu. Pilnować okolice. Na co ty liczysz, tak? Pięknie. Przez dwie balisty zamknięte tutaj z jednej, z drugiej strony. No ładnie. Myślę, że będzie spoko. Łuczniczki już w sumie by mogły lecieć, przeczesać teren z tamtej strony. Nie jest lekko, ale jak dużą grupą pójdą, to może te cheese nawet nam zadziała całkiem nieźle. Więc... Ciście, czy jakkolwiek to... No dobra, nie będę się na wyżyny tutaj. Słowotwórstwa. Za blisko wróg. Tyk, 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 tyk. No nam by się przydało... To jest całkiem fajne miejsce na pierwszą linię. Możemy od razu dorzucić. Pośrodku, nie lubię pośrodku z tej racji, że często tam bramę później stawiamy, żeby sobie przejść. No dobra, balista i snajperze. Mogą się zaraz burzyć. Takiego sąsiedztwa, no ale proszę, no nie ma. Nie ma co się denerwować. No i tutaj, o, tutaj też jakby kawałek, chociaż czekajcie, no już poszły. Dobra, to jak to wybudujemy, to snajperze sprawdzą drugą stronę. No chyba tak też to zrobimy. Nie ma takiego psucia murów. Idź łobuzie. Niebawem nie będzie taki cwany. No ta niestety potrafi przeskakiwać przez mury. To jest największy problem też dla balisty. Ale tu im pięknie idzie. No i ile ich jest? 28. No robią robotę. Robią robotę. Chodź snajper na dół. Jak dobrze pójdzie, to nam te mury może nie będą potrzebne tutaj. Dobra, parę tu tych. Wynalazki, niech będzie wieża, trzeba coś ze złotem zrobić. Idealnie to złoto poszło do zera. Jak będzie balista, my zobaczymy, co tu słychać z lewej strony. Siema, panowie. My bullet. Wow! Bullseye! Powoli tak patrzę, że zbliżamy się do końca mapy. To też jest taka dość ryzykowna, niefajna sytuacja. Okej, okay, no możemy zaryzykować. Już balista tego nie wybroni niestety, ale... Walls, tutaj... Tu moglibyśmy podwójne mury jak najbardziej zrobić, zresztą bramy na przyszłość też jakoś. Na przykład tu. Podwójny mur, patrzę, dopóki mamy surowce, czemu by nie? To już za blisko wróg niestety. Nie proszę. Zamknięte, zamknięte. Jak my wyglądamy z surowcami, tutaj zdecydowanie też bym był u. To się przyda jakiś snajper w tej okolicy zrobić porządki. Myślę, że balista, dajmy się. Wow, tu chyba złoto leży w ogóle. Czekajcie dziewczyny, czekajcie dziewczyny, jeżeli tu nie ma żadnego przejścia, to my możemy bardzo fajnie sobie z tego miejsca tutaj wyjść jeszcze. Chodźcie, gacia. Zobaczmy, co tu będzie. Defense, o, idzie Ruda. Dobra, oni są przygotowani na takie jak ona. Okej. Okay. Mogliby trochę szybciej iść w tamtym kierunku, ale to też nie jest jakiś wielki problem. Może uda nam się jeszcze jedną chatę rybaka postawić z tej strony. Sobie radzi. Dzielnie, co prawda. Minimalnie zabrakło energii, nie chcę za bardzo to zabudować, bo teraz sobie przypomniałem, że przecież my możemy... Tak, chaty rybaka, cały czas tam czegoś szukamy, spokojnie, możemy tutaj zadbać o jedzenie. Pod 9 niech będzie. Chociaż może lepiej to skasować. I trochę się martwię, wydaje mi się przespany ten odcinek, jeżeli chodzi o rozbudowę, no ale... Taka pora, niestety właśnie, wczoraj nie było filmu. Sąsiad zabrał się za... remonty, no i jestem uzależniony od godzin, znaczy uzależniony.
Muszę w godzinach, chociaż nie, to skasujemy. W godzinach nocnych to wszystko nagrywać, żeby jakoś to działało, funkcjonowało, no i... I później to tak wygląda, jak wygląda. Dobra, tu będzie dużo jedzenia. Tutaj też chyba ten teren oczyścimy. Widzę, że dziewczyny sobie radzą również nie gorzej, a nawet to bardzo dobrze wygląda. Gorzej tylko jakby atak następny stąd przyszedł, ale to będziemy, tak to też Zekse przypomina, stosowali naszą sztuczkę z łuczniczkami, które odciągają. Cheese, jak najbardziej cheese, niech oczyszczą. Tu jest naprawdę pusto, jeżeli chodzi o jakieś problemy, więc ja myślę, że tak. Stawiamy. Pyk. Pyk, mam nadzieję, że niczego się obawiać nie musimy z tej strony. Na wszelki wypadek tak, te dziewczyny niech tu przeskoczą, bo to wiadomo, że czasem coś z południa potrafi przyjść. Ominąć mgłę wojny, oszukać przeznaczenie, a wy panowie jeszcze przejdźcie kawałek. Też w sumie można program czyszczenia odpalić. I będą szli tak cały czas równo. Tu oczywiście możemy kolejną wieżę postawić. Zastanawiam się, w którym momencie powiedzieć stop, bo tak będziemy iść, a gorzej jak coś większego się tu pojawi. No ten kamień z jednej strony kusi, bardziej woda kusi, bo tutaj mamy też dostęp do fajnej ilości jedzenia. No ale zobaczymy, fut 17 trochę za blisko. A tu musimy poczekać. Chyba gdzieś w tej okolicy będziemy, o tu widzę, pluj idzie. Nie, powoli zamykać. Widzę, że to jezioro też się tutaj jakoś... Za moment... O, zwęży... Nie, zabijcie pluja! Ale to jest... Łobuz... Wow, a te jak się rozszalały? Czyli co? Tu rozumienie jest już mega czysto. Tak tylko zdobędziemy jedzenie, to naprawdę będziemy mieli fajną sytuację. A... No... A czego nam... A, rąk do pracy. Zapomniałem. No dobra. Na szczęście mamy surowce, żeby ulepszyć te budynki. To naprawdę sporo, bo gdzieś o to jedzenie dbaliśmy po drodze. Ulepszaj wszystko. I tyle, jeżeli chodzi o kamień. Tu powoli właśnie ta druga kopalnia kamienia by mogła powstawać. To zużyjemy, znaczy zniszczymy te... Ale... Rozstraszyli atakiem, to coś zrobimy. Workerów i złota, okej. Moment. Workerów i złota? Workerów może tak nie pozyskamy, ale złota jak najbardziej. No tylko 500, ale zawsze coś. No nie jest łatwo powiedzieć stop, tak? To i z jednej i z drugiej strony, bo się wydaje, że a jeszcze kawałek byśmy przeszli, jeszcze kawałek, jak my tu z zasięgiem. No może jeszcze jedna wieża. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Okej, tu wiele wskazuje na to, że to jezioro się gdzieś zamyka za chwilę. Wow, tutaj grubszy zwierz przyszedł do nas. Dobra, ale tutaj autentycznie robimy koniec. Warto wykorzystać to, że jezioro zamyka przejście tym zombiakom. I po co jakieś tutaj następne problemy sobie na kark narzucać. Pyk, 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 pyk. I tutaj też, jak miło się robi. Ile tu znowu będzie jedzenia? Mam nadzieję. Widzę za to, że energii nam brakuje, ale nie ma co tracić tego kamienia. A po prostu sobie budować energię, czy pozyskiwać. Ech. Nie no, musi być w jednej linii. Chociaż trochę tutaj takie estetyczne odruchy. Aha, no pięknie, no to będzie w jednej linii. No będzie też miejsce w przyszłości na kolejne osiedle, a my na coś... A, moment, my potrzebowaliśmy dość sporo ludzi, workerów 20, żeby za to się zabrać. To będzie całkiem niezła opcja. Akurat workerów 20 jak znalazł. No to chyba poza zasięgiem banku. Najważniejszy jest bank, chociaż chatka do jedzenia czy tamten market również dość istotny dla nas. Dobra, pyknij wszystko. Z tej racji, żeby no, nie jedli za dużo. A te sobie całkiem nieźle tu radzą. No przypuszczam, koledzy też by poszli daleko naprzód, ale dobra. Obiecałem gdzieś kończyć, bo po prostu boję się sytuacji, że przedobrze i nie skończy się to za dobrze. Zobaczmy właśnie, jak chatki rybaka. Z tego musimy korzystać max, co nam gra pozwoli. 16 i kolejna. A, nie starczy surowców. Gold. Kupek, znikaj. No, wyznaczę też, jak daleko byśmy mogli wyjść. Tu aż trzeba by było.
Złamać się, czy się nie złamać, tak? No dobra, przejdźmy jeszcze kawałek. Tu widzę, plu jest chyba, czy coś. To niepotrzebnie może wstawiałem. Zniszczymy na ten moment. Dobra, bo tu się robi duża grupa. Żeby ona nie ruszyła na nas, bo jak ruszy ta fala, zresztą ja cały czas się boję, że gdzieś mamy na karku też jeszcze inną falę, która niebawem nadejdzie. Jak ruszy tak duża grupa na nas, to będzie naprawdę niemiło. Tu 14, no to jest max. Czyli się zatrzymujemy w tym miejscu. Okej, okej, dziewczyny. A może. Może jak tak idą. Lecimy. Tutaj też zaraz chatka myśliwego może powstać. No i tak się żyje. Całkiem miło. A, brakuje surowców. No dobra. Brakuje energii? A, już myślę, że to wybudowanej nadal energii brakuje. To by było dość niebezpieczne, niefajne, nieciekawe, ale... Okej, patrz jak my z jedzeniem stoimy. Dobrze jakby to się trochę zeszły jednak. Teraz odpalimy jeszcze raz to... Cheese cały czas, cheese. Gdzieś tutaj chyba w poprzek bym zamknął ten teren. To by było całkiem niezłe wyjście. Pyk. Tutaj jest też budynek zakończony. Okej, bo tu nam kopalnia by zaraz problemy też jakieś przysporzyła, jeżeli chodzi o budowę muru, więc pierwsza linia. Właśnie ta pechowa ściana, gdzie później niewiele widać. Tak niech będzie. Nawet możemy jeszcze jedną. Idealnie to się tu przymknęło. Dobra, i dalej nie ma. Również balista. Soczysta balista. I tyle. I snajperzy, jak tylko to będzie wybudowane, mogą oczyszczać się nową stronę świata. Chyba ruszymy trochę na północ. No dziewczyny, tak ostrożnie tu jak idziecie. O, o, bo tutaj tak... Nie chciałbym o no usłyszeć za moment. Zdecydowanie jedzenie sobie pozyskamy. Już na przyszłość. Już na przyszłość. Zresztą też kopalnie na przyszłość można. Kamienia wygląda na to, że nam chyba nie zabraknie. O ile ogólnie z tymi surowcami jeszcze nie jest tak do końca miło. Bo tak widać często się wyświetla, że ich brakuje, tak? Dobra. Dobra, są już mury tutaj, niczym nas chyba nie zaskoczą. My idziemy w takim razie może tę stronę oczyścić. Tu widzę dziewczyny też ostro szaleją, ale żeby się nie napatoczyły na żadne rude, ja myślę, że chyba nie ma co tak zachładnie podchodzić do tematu. Po prostu tu zamkniemy mury. O właśnie, to jeszcze pojedynczy jest. Który mamy dzień? 42, więc... A no właśnie, chciałem powiedzieć, że więc pewnie się zbliżamy do końca nagrywania. Nie wiadomo kiedy to leci. Tu mamy, o, kolejnych 5 snajperów. Naprawdę ekipa, która będzie mogła czynić cuda. Więc tak, tutaj jedyne co jeszcze bym chciał zrobić, to tak, postawić to. Te lasy z południa fajnie by było zagarnąć. Chyba tu pociągniemy mur wzdłuż tego, ponieważ tu dalej nie przejdziemy. I tak jakoś, żeby się połączyć z tym lasem. Kolejna balista i będzie problem rozwiązany. I dziewczyny też będą, może oczyszczą te tereny. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pewno nie było ataku, ale to nie ma co wywoływać. Wilka z lasu, z tej strony jest wszystko przepięknie, z tej też. Może nawet dobrze, żeby nie było ataku, bo tam nie do końca to wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale na pewno chciałbym, żeby już ten budynek tu powstał, bo powoli zbieramy fajne nadwyżki, jeżeli chodzi o surowce. Czemu by tego nie wykorzystać? Pociągniemy kamienny mur. To jest fajne miejsce na domki, blokowiska, tego typu rzeczy. Bo niestety, ten teren trzeba będzie zaliczyć do straconych. Więc chyba tak bezpiecznie będzie to tu ustawić. Czyli będziemy kolejne domki budować, to gdzieś tu z marketem i bankiem w tym miejscu. Zresztą market powoli też możemy już planować. Ale to zobaczymy. Czy zostało nam coś na rozbudowę osiedla? Na pewno. O, niewiele. Czego tym razem? Kamienia. Podoba mi się to zejście z surowców praktycznie do zera. Znaczy to może świadczyć też o tym, że mamy za mało kopalni i trzeba zmienić ten stan rzeczy. Ale to jest Eldorado. Ale to jest Eldorado. No naprawdę na początku gra nas nie rozpieszczała, ale to co tutaj nam się jeszcze... Fajnie tereny, które szło i tu i wszędzie mega dobrze zamknąć. To jest też coś dobrego.
Czy nie chwalę przed czasem, bo później się okaże, że coś niemiłego nam wyskoczy, z czym się tutaj niefajne spotkamy i co dalej. No dobra, niech to może chwilę też wykorzysta jeszcze na cheese. Jedna niech to zostanie, bo nieraz gdzieś nie wiadomo skąd przychodzą jakieś dziwne jednostki. Okej, okay, i nas tutaj interesuje to miejsce. Plus stawianie murów. No chyba jakoś to będzie w miarę tu zamknięte. Bramy możemy. Bramy ważne, żeby nie stawiać wrogu, bo to często źle się kończy. A, nie starczy surowców, to pociągniemy na wszelki wypadek drewnianym. Okej. Okay. Tu już zresztą mamy koniec mapy. To jest taka miła wiadomość. Jak nasi snajperzy? Zeszli się tutaj? Okej, to jest dobrze. Czekamy na więcej kamienia. Zdecydowanie dużo, dużo więcej tych kopalni kamienia musimy naustawiać. Będą z tego dobre pieniądze niebawem. Czego nam brakuje? Ogólnie, a, rok do pracy niebawem może znów brakować. Północ. Okej. No dobra, dziewczyny. Koniec pracy. Widzę, wow, a tu jak się nam schowa, w ogóle ich nie widziałem, ale z czym one walczą? O, tu, a to z północy miała fala iść, co to za dziwne nadejście. To jest właśnie to, co mówiłem, że nieraz potrafią z tych tutaj dziwnych miejsc przyjść problemy. Mamy 11 snajperów, myślę, że spokojnie możemy ich wziąć. Północ przypuszczam, że albo te mury. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, tak? Bo to jakby puścić dalej by trwało i trwało. A tu trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć pas. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.